Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak powspominać trochę swoje dzieciństwo i zainstalować Need for Speed Underground 2 na swoim telefonie z Androidem. Wykorzystamy do tego aplikację WinLator, która emuluje Windowsa. Składa się ona ze znanego z Linuxa programu Wine oraz Box64, dzięki którym możemy uruchamiać Windowsowe programy z platformy x86 na telefonach z ARM. To tak technicznym słowem wstępu. Jeszcze tylko ostrzegam Was, że aby to wszystko dobrze działało z przyzwoitą szybkością, to potrzebujecie dosyć mocnego telefonu. Najlepiej flagowca z ostatnich 2 lub 3 lat. Do tego czeka nas dużo grzebania w plikach i konfiguracjach, ale wszystko postaram się jak najbardziej przystępnie wyjaśnić. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od pobrania samego emulatora. Nie jest on dostępny w sklepie Play, więc należy go pobrać wprost ze źródła, czyli z repozytorium projektu na GitHubie. Możemy tam wejść, wpisując pokazaną frazę w Google lub skorzystać z linku, który umieszczę w opisie. Po wejściu na stronę przewijamy ją w dół do sekcji Releases, gdzie widnieje wersja 6.1. Pobieracie zawsze najnowszą. Na moment nagrywania tego filmu jest to właśnie wersja 6.1. Widzimy tutaj plik .apk, czyli naszą aplikację, którą chcemy pobrać. Klikamy jeszcze raz i czekamy na zakończenie pobierania. Emulator zajmuje ponad 200 MB, więc może to chwilę zająć. Po pobraniu uruchamiamy plik i tutaj najpewniej wyskoczy Wam informacja o próbie instalacji z nieznanych źródeł. Należy przejść do ustawień widocznym przyciskiem i zaakceptować instalację aplikacji z wybranej przeglądarki. Gdy instalacja przebiegła pomyślnie, pozostała nam jeszcze jedna ważna rzecz do pobrania, czyli sama gra. Ta ma już ponad 20 lat i nie jest dostępna w dystrybucji cyfrowej ani pudełkowej. Chyba że ktoś kupi używane, drogie pudełko, które dzisiaj ma już wartość kolekcjonerską. Jeżeli takiego nie posiadacie, musicie użyć innych źródeł, o których żartomańsko umówmy się, nic nie wiemy, nic nie słyszeliśmy. Po uruchomieniu emulatora zgadzamy się na dostęp do plików i czekamy, aż aplikacja pobierze nam obraz dysku, który będzie w emulatorze. Klikamy plusa w prawej górnej krawędzi i przechodzimy do ekranu tworzenia nowej instancji emulatora. Wybieramy dowolną nazwę, następnie rozdzielczość ekranu. Póki co na start najpierw by była mała, potem jeżeli gra nam będzie działać, będziemy ją stopniowo zwiększać i możemy wtedy obserwować, czy nasz telefon wytrzymuje takie obciążenie. Następnie wybieramy sterownik graficzny, tutaj w zależności od tego, jaki macie chip w telefonie. Jeżeli macie Snapdragona, wybieracie ten pierwszy. Jeżeli macie Mediateka lub Exynosa lub cokolwiek innego, wybieracie ten drugi. Kolejny do wyboru jest wrapper API graficznego DirectX. Ja tutaj osobiście polecam DXVK, czyli DirectX do Vulkana. Sterownik audio można zostawić bez zmian. Warto zaznaczyć też kontrolkę do FPS-ów, w końcu chcemy wiedzieć, jak gra nam szybko działa. A rdzenie procesora zaznaczcie wszystkie, jakie macie, po co się ograniczać. Na ten moment nic więcej nie musimy zmieniać. Jeżeli kiedyś będziecie próbować odpalać jakąś nowszą grę, możecie zmienić nazwę GPU, na przykład na GTX 1070, ale póki co na starej Need for Speed zaakceptuje też 9800 GT. Gdy wszystko mamy już ustawione, akceptujemy zmiany niebieskim przyciskiem i uruchamiamy nasz emulator. Naszym oczom ukazuje się interfejs przypominający starego Windowsa. A teraz szybka lekcja poruszania się po emulatorze. Ekran w telefonie działa jak touchpad, czyli przyciągając palcem, poruszamy myszką. Klikając jednym palcem, klikamy lewym przyciskiem myszki, a dwoma palcami prawym przyciskiem myszki. Dodatkowo przyciągając dwoma palcami po ekranie, przewijamy zawartość np. listy. Widzimy kilka zamontowanych dysków, nas interesuje tylko C i D. C, jak standardowo w Windowsie, jest to dysk systemowy, w którym są pliki Windowsa, za to dysk D tutaj służy jako folder pobrany, czyli wszystko co pobraliśmy na telefonie znajduje się na dysku D, w tym nasz Need for Speed. Warto tutaj wspomnieć o tym, że emulator standardowo ma zainstalowanych kilka przydatnych programów, takich jak 7-Zip do archiwów oraz Notepad++ do edycji tekstu. My właśnie wykorzystamy 7-Zipa, ponieważ Need for Speed, który wcześniej pobraliśmy, przychodzi jako archiwum. Wypakuję teraz pliki instalatora z archiwum na pulpit emulatora oraz uruchomię instalację. Instalacja przebiega tak jak instalacja każdego innego oprogramowania na Windowsie,
czyli trzeba przyklikiwać ciągle next, 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 aż do skutku. Ostrzegam Was tylko, że jest to emulator, więc działa wolniej od współczesnego PC-ta, przez co instalacja może zająć nawet do 20 minut, także uzbrójcie się w cierpliwość. Gdy instalacja jest ukończona, musimy wykonać jeszcze kilka czynności. Po pierwsze, należy w emulatorze włączyć obsługę dołączonych do modów bibliotek DLL. Po drugie, trzeba pobrać mody. Jeden na obsługę pada i jeden do obsługi współczesnych rozdzielczości. Jeżeli pobieraliście grę z tego samego źródła co ja, to mody od rozdzielczości macie już zainstalowanego. Po trzecie, trzeba te mody skonfigurować, a po czwarte, należy dodać jeden plik, aby gra uruchamiała nam się bez płyty, którą trochę ciężko włożyć do telefonu. Zacznijmy więc od obsługi plików DLL modów. W emulatorze klikamy przycisk Start, tak jak w Windowsie, następnie System Tools i Wine Configuration. Przechodzimy do zakładki Libraries i na liście przebijamy w dół dwoma palcami, a znajdziemy plik o nazwie dinput8.dll. Klikamy na tą bibliotekę, następnie przycisk obok Edit i z dostępnych opcji wybieramy Native Den Built-in. Zaznaczamy OK i zapisujemy. Teraz znowu przechodzimy do przeglądarki i zainstalujemy moda na obsługę kontrolerów. Aby to zrobić, w Google wyszukujemy Extended Input Need for Speed Adagan 2 lub kliknijcie też w linka znajdującego się w opisie. Pobieramy tego moda tak samo jak emulator na początku filmu, czyli ze strony GitHub, i następnie będziemy go mogli znaleźć w folderze pobrane, czyli na dysku D w emulatorze. Pobranego moda otwieramy jako archiwum i wypakowujemy jego pliki do folderu z instalacją gry. Jeżeli wyskoczą nam jakieś problemy związane z nadpisywaniem plików, zgadzamy się na nadpisywanie i mod powinien zostać zainstalowany. Teraz musimy przejść do folderu z instalacją gry. Tam w katalogu Scripts znajdziemy plik konfiguracyjny moda do obsługi rozdzielczości panoramicznych. Pamiętajcie tylko, że jeżeli nie pobieraliście gry z tego samego źródła co ja, to nie będziecie mieć tego moda zainstalowanego, musicie go pobrać ręcznie i zainstalować. Wtedy tylko będziecie mogli edytować ten plik. Po otworzeniu konfiguracji klikamy czterema palcami na ekran telefonu, co wyświetli nam menu emulatora. W tym menu wybieramy pozycję Keyboard, która pokaże nam klawiaturę ekranową. Dzięki niej możemy edytować tą konfigurację. Pierwszy parametr, który zmienię, tyczy się cutscenek. Sprawia on, że cutscenki nie będą rozciągnięte ani przycięte, tylko wyświetlą się całe, mimo że będą w proporcjach 4:3. Ten parametr jednak jest opcjonalny i nie musicie go zmieniać. Dużo ważniejszy jest kolejny, który tyczy się liczby przypisanych rdzeni procesora do gry. Ten mod standardowo ogranicza nam liczbę rdzeni do 1, po to, aby gra się nie bugowała na mocniejszych komputerach. Jednak my tu mamy emulator, czyli chcemy wykorzystać całą dostępną moc naszego procesora do tej gry. Dlatego musimy to ograniczenie zdjąć, odmieniając 1 na 0, pokazanym na filmie parametrze i zapisując plik. Robiąc to, mam już mody skonfigurowane i gotowe, więc przechodzimy do ostatniego elementu. Musimy utworzyć jeszcze plik FUBAR w katalogu głównym instalacji gry. Plik ten powoduje, że nasza gra nie wymaga włożenia drugiej płyty do napędu CD. Nie wiem, czemu ten plik ma się tak nazywać, nie pytajcie się mnie, jak jesteście ciekawi, poszukajcie na internecie. Jednak teraz na ekranie widzicie, jak go zrobić i gdy ten plik już otworzycie, wszystko jest gotowe i można odpalić grę. Gdy gra się pomyślnie uruchamia, możecie jeszcze raz kliknąć czterema palcami na ekran telefonu, wybrać w emulatorze opcję Input Control i tam z listy wybrać Virtual Gamepad. Dzięki temu będziemy mieli kontroler na ekranie, którym możemy sterować grą. Niestety muszę Wam wyciszyć tą piękną i nostalgiczną piosenkę, aby mnie YouTube nie zablokował, dlatego przejdźmy do dalszej konfiguracji. Kiedy już stworzycie nowy profil, przejdźcie od razu do ustawień i tam skonfigurujcie grafikę, tak aby była dostosowana pod Wasz telefon, aby było przynajmniej te stabilne 30 fpsów, aby gra nie zamulała. Gdy to zrobicie, wyłączcie od razu grę, jak i emulator i już Wam pokazuję, jak dostosować rozdzielczość emulatora, tak by była idealnie skrojona pod Wasz telefon.
Aby nasz emulator miał dobrą rozdzielczość, musimy niestety użyć trochę matematyki. Mój telefon na przykład ma rozdzielczość 1440p. Jest to zdecydowanie zbyt dużo na emulator, szczególnie tak małym ekranie i może go to tylko niepotrzebnie obciążać. Ustawimy tutaj najchętniej 720p, które wydaje mi się, że jest dobrym kompromisem pomiędzy jakością a prędkością emulatora. Aby to zrobić, podstawiam wartość 720p do podanego na ekranie wzoru i w ten sposób możemy obliczyć naszą przeskalowaną rozdzielczość, która będzie zgodna z proporcjami ekranu naszego telefonu. Możemy teraz ustawić nową rozdzielczość, wchodząc w ustawienia emulatora, wybierając jako rozdzielczość ekranu opcję Custom i wpisując nasze obliczone wcześniej wartości. Warto pamiętać, jeżeli posiadacie telefon z przednim aparatem w formie wcięcia w ekranie, aby przejść do ustawień i do naszego emulatora, włączyć ignorowanie tego wcięcia, tak aby aplikacja była ściągnięta na cały ekran bez czarnych pasków po bokach. Nie pozostało nam już nic więcej niż uruchomić emulator z odpowiednią rozdzielczością i cieszyć się grą na naszym telefonie. Dodam jeszcze, że gra wygląda naprawdę genialnie na współczesnych ekranach AMOLED. Jest to chyba jedna z najlepszych wyścigówek, jakie możemy mieć obecnie na telefonie, w tym całym zalewie niestety pay to win w sklepie Play. I jeszcze tylko na koniec wspomnę, że dzięki modyfikacji do usługi padów, którą zainstalowaliśmy wcześniej, możemy podpiąć pod telefon dowolny kontroler z konsoli i nie używać tego niewygodnego ekranowego. To tyle z mojego poradnika, mam nadzieję, że u Was też dobrze działa i życzę miłej gry. Zostawię Was jeszcze na chwilę z gameplayem, który nagrałem. Yeah.